Naprawdę ten ptak to dar od losu. Paweł, zaprezentuj nam resztę swoich gołębi. Drugim gołębiem takim podstawowym w hodowli, który miał bardzo dobre wyniki i reprezentował okręg Kraków na wystawie ogólnopolskiej w 2012 roku w C kategorii i w 2013 roku też w C kategorii. Był 20. lotnikiem Polski w C w 2012 i 6. lotnikiem w C w 2013 roku. Robił on wszystko robił, po prostu od młotka leciał wybitnie, jak i roczny, jak i dwulatek, nie schodził z dwucyfrówki, jak to się mówi. Po prostu leciałby pewnie dalej, ino, że kontuzja go pozbawiła dalszego lotowania, ale w piątym roku lecenia zrobił 46. konkurs i poszedł do Wheelery. Akurat zderzył się z słupkiem i był szyty i po prostu został, ale jest naprawdę dość, że był super lotnikiem. Maratony mu nie były w ogóle dziwne i tym bardziej jak były ciężkie bardzo loty, to był jeden z najlepszych gołębi na gołębniku. Poza takim słynnym moim bakiem, co miał 54 konkursy. One razem rywalizowały strasznie mocno. Jak nie tamten siadał pierwszy, to ten siadał pierwszy. To jest gołębi Van den Abele razy Florizone. I to jest gołębi od Wiosnowyk, wychowany u mnie poroczny gołębiak. No powiem coś super twardego, upartego na wszystkie loty. Bo i wygrał 100 km, potrafił wygrać, potrafił 200 wygrać, potrafił 300 wygrać, potrafił 700, 500 wygrać. To tam są wyniki jego na stronie Pasja Gołębie. Fajne po prostu miał wyniki. I co przede wszystkim, jego dzieci, naprawdę w tym roku jest syn, ma za 2 lata 25, córka ma 22, jedna córka, druga córka, trzecia córka. Syn za 2 lata 23 jako roczny, 10 jako młody komplet, także co nie wyda, to są asy. Powiem szczerze, w ręce jest cały rok taki sam. I umięśnienie, no teraz jest, jak to się mówi, inwalidą, ale bo akurat ten bok mu tutaj trochę trafiony skrzydło miał i był rozpruty, ale do dzisiaj jest w ręce jeden z naprawdę z gołębi takich, naprawdę fajnych gołębi w ręce i to jest to, że jego dzieci przekazują straszne geny, mocne. Syn jest akurat z 12 roku. To jest akurat krzyżówka na handerek, bo matka wywodzi się z gołębi z handerka, z linii olimpijczyka, takiego mojego czwórki. I była nałożona tam samiczka z tych jego gołębi. I powiem szczerze, jest złączony cały czas z siostrą matki olimpijczyka. I jest od 2013 roku, to praktycznie 4 lata nie jest rozłączany z tą samą samicą. Mówią, że nie ma złotych par, że tam, albo mają złote pary ludzie. Ja twierdzę, że nie ma złotych par. Ale on jest z jedną samicą przez 4 lata i wydał mi przez 4 lata mnóstwo dobrych lotników. I nie uważam, że to złota para jest, bo są dobre pary, lepsze pary. Zależy też od roku, jak to wszystko wyjdzie, jak się to ułoży. Ale naprawdę nie wiem, czy on przekazuje takie cechy, czy matka przekazuje takie cechy. Ale jego syn był też jeszcze jeden syn, brat jego, też wydał super lotnika, bo u brata przez 2 lata 20 konkursów, u mnie samica przez 2 lata 21 i zamutka komplet. To jest oryginalny Wiosna. To jest syn jego słynnego dzikiego. Takiego, kto tam na tą hodowlę, to wie co to jest. Jeden z ostatnich synów to jest, powiem szczerze, no to co on wydał, to naprawdę to jest na palcach, można powiedzieć, 5 gołębi na gołębniku jest. Chciałoby się, żeby jeszcze płodził, ale już w tamtym roku już zaczął pudlić, 50 na 50 zostało, ale w tym akurat były 3 do lotu, można powiedzieć 4, 3 do lotu były, 4 do rozpłodu, no to 3 gołębie z kompletem. No to także to taki jest gołąb 100%. I jego córki, no to córka była 5 razy pierwsza w jednym roku. I można powiedzieć, córka jeszcze taka jedna 270, 10 razy drugi konkurs, raz pierwsza w 5 latach lecenia. No. Na co zwracasz uwagę przy zakupie gołębi do swojej hodowli? Najważniejszą rzeczą, jaką się sugeruje w gołębiu,
To pierwsze, co mam takie spostrzeżenie, to nie muszę patrzeć na nic, na obrączkę, bo niektórzy to zaraz patrzą obrączkę, czy to nie jest DV, czy to nie Holender, czy nie Belg. U mnie najważniejsze jest, żeby mi siedział w ręce. Coś takiego, nie wiem, czy to większość hodowców bardzo dobrych, to wie, o co to chodzi. To nie trzeba tłumaczyć. Niektórzy są tacy, że patrzą na inne rzeczy, na skrzydło i ten. Ja patrzę w ręce. On mi musi siedzieć, ten goł musi mi uciekać z ręki. Musi się wyślizgiwać cały czas. Ręka mówi schodzić z niego i to jest najważniejsze. Drugą rzeczą to jest skrzydło. Skrzydło, silne skrzydło musi mieć. Na pióra nie ma znaczenia. No wiadomo, żeby były fajne pióra ułożone w rzędzie i jak ktoś tam patrzy, szybkościowe pióra czy szybkościowe. Ja, jak to mówię, na tym się nie znam. To tylko robi kosz. Bo pióra mają rozmaite gołębie i szybkie, jak to mówią, i to, a gołąb nie leci. Nie ma. Liczy się to, co ma w głowie, to co mają charakter gołębia, to jest przede wszystkim drugorzędność sprawa. Budowa, charakter i po prostu zdrowotność tych gołębi. One, jak to się mówi, mają 10-12 lat w rozpłodzie, one nigdy tam nie miały nic. Na co zwracasz uwagę, dobierając gołębie w pary? Duże znaczenie w kojarzeniu w pary wiąże z budową. Po prostu nie łączę takich zbyt wielkich gołębi, dużych gołębi. Patrzę na skrzydło, na jakość skrzydła, jakie to skrzydło jest. Niektóry jest bardzo, bardzo mocne skrzydło, ma gołąb. Nie lubię takiej gołębi z bardzo mocnym skrzydłem, że nie idzie mu palca wsadzić. Krótkie ramię, przedramię, no to jest podstawa u dobrych, szybkich gołębi. Ale po prostu przede wszystkim na budowę, a jak już patrzę na budowę, jak już łączę w rodzinie, to patrzę, jak to ma wyglądać. Musi być samica, to samca musi pasować. To i do tańca trzeba dwojga, jak to mówią. I tak samo i z gołębiami w budowie i ze wszystkim. W krzyżówce staram się patrzeć troszeczkę na oczy, chociaż oko nie do końca leci i nie do końca ma znaczenie. Trzeba mieć troszeczkę szczęścia w tym wszystkim, ja to zawsze powtarzam. A czy posiadasz na gołębniku lotowym gołębie, które pochodzą są z pokrewieństwa? Dużo gołębi jest z pokrewieństwa. Dużo, bardzo dużo gołębi jest z pokrewieństwa lotowych i dużo jest w krzyżówce. U mnie się sprawdzają i te. Bo większość twierdzi, że tylko krzyżówka leci, nie? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Muszą być dobre, zdrowe, mocne gołębie, żeby leciały. I robota przy nich cały rok, a nie miesiąc przed lotami. I to jest najważniejszą moją rzeczą, jaką ja mówię przede wszystkim gołębie. Muszą być, to jest pierwszorzędna sprawa, drugie jako tako warunki w gołębniku, a trzecie musi być hodowca. Jak tych trzech warunków nie ma, to nie ma nawet o czym mówić, nie ma nawet się zabierać za hodowlę gołębi. I tak bym zawsze każdemu powiedział, że jak nie umie, to niech się nie bierze, bo to naprawdę szkoda pieniędzy, szkoda czasu. I szkoda zdrowia, bo ludzie oszukują, jak to się mówi, rodziny, dzieci wydają na gołębie majątek, nie mają pojęcia zielonego, po co te gołębie kupują, po co im te gołębie są potrzebne. Pierwsze ma mieć jakąś swoją linię gołębi, a później można do tej linii dopiero dokupywać gołębie dobrego pochodzenia. Wiadomo, że trzeba zaufać kiedyś, kupując komuś, ale to takie ciężko jest, na te czasy to jest zaufać komuś, to naprawdę mieć trzeba szczęście. I dużo szczęścia trzeba mieć i po prostu, żeby nie wpaść na takiego gościa, że chce z ciebie ino wyciągnąć pieniądze, nie? To jest, ja to zawsze mówię, to jest podstawa. To jest też z wiosny gołębi, też 12-latek już, jakby patrząc na to. Ale na dzień dzisiejszy wydał mi gołębia, co w 5 lat miał 54 konkursy. A jeszcze było 5 lotów do końca. Ale powiem szczerze tak, i był pierwszy w okręgu na kilkanaście tysięcy gołębi, był 10, był 12, w oddziele miał taki sezon, że miał 26 konkursów za 2 lata. 26, dobrze mówię, 26 za 2 lata, z tego miał 18 konkursów, 16 w oddziele. To ten gołąb, powiem, syn jego był bardzo identyczny, wywodzi się z gołębi z wiosny. Ojciec jest oryginalny z Baka Menena, Menenbak, to tam z gołębi Bingo. I powiem szczerze tak, to były gołębie na wspólnym gołębniku, ojciec był na wspólnym gołębniku Wilcza, co się zaczynały te gołębie wtedy.
i to z tych gołębi akurat wywodzi się, z tego gołębia się wywodzi on, ale matka miała w 5 latach 50 konkursów. To też jest getli gołębi, mocnej gołębi i dlatego też on mocne cechy przekazuje. Co jest jeszcze? Jest tu kilka synów jego na gołębniku, co przekazują tak samo dobre cechy jak i on, ale on przede wszystkim wydał już samicę, w tym roku miała 14 na 14, w tamtym roku miała 11. Wydał mi syna w tym roku 13, jednego, drugiego 13. Także trzy gołębie są w tym roku, co mają 13, 13 i 14. Te gołębie za młódka lecą średnio, ale już jako roczne, jako młody się już mi zdarzają, co mają komplet, ale jako roczne robią wszystkie loty i potrafią inno zrobić 7 maksymalnie konkursów. Nie robią więcej. Ale jako 2 lata, jak osiągnie 2 lata, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby dwucyfrowy nie miał gołąb z tego gołębia. No nie ma o czym mówić. On jest tak złożony, utrzymany, złożony do siebie, że co tu dużo mówić. Tu mamy następnego gołębia, to jest akurat oryginalny hunterek z jajka od Wojtka, podarowany. Mogę powiedzieć, ojciec jest jego najszybszy gołąb w kategorii A u hunterka na dzień dzisiejszy. Naprawdę bardzo mocny gołąb. Jak i w ręce, on jak to Wojtek zawsze twierdzi, że nie są rewelacyjne. Że to są takie długie sztachety, jak to nazywa je. To jest linia 699, jego tego słynnego olimpijczyka Mercedesa. I powiem szczerze, super gołąb. Jest już tam syn jego pociągnięty, roczniak. Znaczy roczniak, młody już miał dyplom zrobiony na ten. Zrobił jeden konkurs, jeden dyplom. Na cztery loty koszowane. I znaczy się widzę, że to będzie świetny gołąb w rozpodzie, bo pociągłem jednego, jeden zrobił dyplom. Wysłałem drugiego koledze i też tam gołąb się już mu fajnie pokazywał, szpicowo siadał, dwa razy mu siadł szpicowo. Ja mówię, u mnie siadł raz, wystarczy mi. Najważniejsze jest u mnie cecha u młodych gołębi taka, że żeby mi się gołąb rozpokazał. Jak mi się raz młody pokaże czołowo, siadnie, to ja już zawsze z nim wiążę nadzieję, że będzie dobrze. Bo najsłynniejszy ten mój 20-35, jako młody miał 5 na 5, miał dyplom, jako roczny miał 2 dyplomy, a jako dwulatek i trzylatek miał 12 dyplomów. No, to jest, tu jest naprawdę też, no tu jest, zobaczymy, no handerki są ciężkie gębie do lecenia, znaczy dociągnięcie do lecenia, ale naprawdę jedne z najlepszych, można powiedzieć, w Polsce gołębi. I znaczy jeden z najlepszych gołębi w ogóle lotowy i rozkładowy w Polsce. No, nie ma o czym nawet mówić dwóch zdań. Mi z wiosnami naprawdę pasują bardzo. I jest tak, że mam takich dobrych kolegów, co po prostu im nie stać, nie każdego jest i podaruję im. Młódka, po prostu mam obraz, nie? Mam szybszy, o nie bój się. Mam szybki obraz. Tak to musi wyglądać, no. Nie wolno być też zamkniętym między sobie i w swoich ścianach, trzeba po prostu też z ludźmi żyć, nie? Mnie akurat, jak to się mówi, dobrze obdarowali, dobrze żyję z nimi w zgodzie i myślę, że jak będę ja też żył w zgodzie, to Bozia to wynagrodzi. Kupa piór, kupa mięśnia, plecy, że szok. To jest nabytek od wiosny, nabytek. To był gołąb nie do sprzedania i nie do kupienia, jak to się mówi. Ja go nie mogłem kupić, a wiosna go nie chciał sprzedać. Więc żem go, jak to się mówi, znalazł się u mnie w rozpłodzie i tak się znalazł, bo jak nie tak, to ja muszę dążę do celu, do upartego i do padłego. Matka wywodzi się z gołębi Leo Hermans. 100% to jest prawnuk wnuczka matka jest z Olimpia 03. To jest prawnuk Olimpia 03, a ojcem jest jego z takiego słynnego bosego syn z Gisa Petersa Gołębi. Ale co bym tu powiedział, jego siostry, bracia od kilku lat są najlepszymi lotnikami, najszybszymi gołębiami na gołębniku. I nie mogę go wyciągnąć przez tyle lat. I powiem szczerze, w tym roku już w Polsce jest 7 samica roczno po nim. To jest taka jedna z lepszych samic rozpłodowych na gołębniku. Pochodzi ten gołąb z Niemiec,
z Niemiec przede wszystkim. Hodowca leciał w Polsce, był wysoko w Polsce w kategorii B. Był drugi w Polsce w kategorii B. Ta samiczka leciała w oddziele Świętej Pamięci Skórskiego i w tym oddziele wygrała parę razy była, znaczy była nawet pierwsza na oddział. To jest wnuczka Witembujka. Jak ktoś się zna na gołębiach, to od razu pozna, jak wygląda gołąb Vandenabele. Ojciec jest z Loverboya, a matka jest po córce Witembujka. Znaczy matka jest córka Witembujka, dobrze mówię. Matka jest córka Witembujka. Ona jest brzydko, tutaj ogólnie, jak to się mówi, z głowy i tako kurowa to samica, ale w ręce to jest petarda. Ja ją odkupiłem od Ślązoka i powiem szczerze, że zaraz się z nim spotkałem. On pyta się, jak ten, ja mówię, że wie pan co, mam tą samiczkę, już mi się pali na gołębie młode pokazały po niej, nie? A on mi mówi, wie pan co, mi w tym roku córka wygrała dwa razy w oddziele. A ma pan tą samicę? Ja mówię, mam. A mówię, po co pan to sprzedawał? A, bo sprowadzałem nowe gołębie i ten. Nie wie pan co, samicę w rozpodzie trzeba trzymać około 10 lat, żeby pan ją mógł pozbyć z wojlery. A jak pan mógł taką samicę z wynikami pozbyć? I gadałem z Piotkiem akurat, bo po rodowodzie, że dopiero doszedł, że to jest od niego. I dzwonię do niego, a on mówi, którą kupiłeś? Ja mówię, 357. On mówi, ta co tak leciała, a jeszcze jest jedna siostra, mówi, no, że nie lecąca, no to super gołębie, nie? I nawet kiedyś, on zawsze do mnie wydzwonię tutaj, dzwoni do mnie i mówi, jak tam? I ja mówię, no dobra, pogoda, wszystko, będzie mieć lot fajny. Albo będzie mieć, mówię, katastrofalny, bo mówię, wiatr wieje na środek Polski, wypychową gołębie od gór, no nie? Tu jest wnuczka 9, to jest wnuczka starej, tej 2956 od wiosny. I powiem szczerze, że jako lotowa to jest kilkanaście była razy lotniczką. Drugą, trzecią lotniczką oddziału, najgorzej to była trzecią. Lotniczką oddziału, to jest samiczka pięcioletnia. W tym roku już będzie miała szósty rok wycofana. Jako 5 lat miała zrobione 51 konkursów. I jej córka już wydała u takiego kolegi mojego roczną, co zrobiła 12 konkursów, a dwuletnią samicę, co zrobiła 13 konkursów. Po tej samicy właśnie. I powiem szczerze, że dość, że leciała, to jeszcze wydaje. To możemy opisać tą samiczkę. Tu jest samiczka wnuczka 965, tego mojego Asiora rozczaskanego. Po synie i po matka jest siostrą matki olimpijczyka. Ta samiczka była 26 razy w koszu i 26 konkursów zrobionych. Można powiedzieć 100% miała zrobionych. Zarąbkła kategorię B przez 2 lata do Mistrzostw Polski. To, że jest super, super w ręce, w tym roku była w Polsce w kategorii, drugim gołębiem w kategorii G w okręgu, drugą nagrodę zdobyła, a w Polsce w standardzie zdobyła 4. nagrodę. Także dojrze lotowy gołąb superowy, to jeszcze bardzo fajnie wygląda sobie w ręce. Bardzo mocno jest twarda samica. I co się stało? Poszła 27 raz do kosza i przyszła za 3 dni. Tu jest jeszcze taka jedna, co można ją opisać fajnie. To jest samiczka z Baka. Kapitalna samica. Za 2 lata ma 44 konficy w kategorii C w okręgu. Była tam którąś nagrodę, nie zdobyła, nie zakwalifikowała się na ogólnopolską wystawę. Ale w standardzie miała najlepszą nagrodę. Powiem szczerze, jako roczna miała 7-3 razy Hanower, 730 km, 2 razy w konkursie, ale późne konkursy. Jako roczna zrobiła, jako dwulatnia zrobiła 11, a jako młódka przyszła za miesiąc po lotach. Jak była niebiesko, to przyszła czarna. Taka była obabrana i wiedziałem, że będzie z niej super lotniczka. A w tym roku była 14 razy w koszu i 14 konkursów. Naprawdę super, super samica. I w tamtym roku była na ileś tysięcy gołębi z 500 była piąta. To jest Dusia moja, ukochana. Jak była na ogólnopolskiej, ja mnie zobaczyła, jak siedziała w koszu, to chciała rozwalić kosz. Tak tańcowała. Powiem szczerze tak, to jest ojciec z Czaski, a matka Czaska razy Hirn, tak można powiedzieć, a matka wywodzi się z gołębi oryginalnego od Wlumansa. Powiem szczerze, no coś wspaniałego.
Zamutka miała 17 konficent, miała komplet. Za roczną miała ino 5 i wróciła za miesiąc takiej ciężkiej pincetki, ale za dwuletnią zrobiła mi 9 i 5 dyplomów. I za trzyletnią w tym roku mi zrobiła 11 i 6 dyplomów. W ogóle się mnie nie boją tego gołębie, samiczki. Ogólnie te co chcą lecieć, to muszą ze mną współpracować. Tu jest też taka fajna samiczka, za 3 lata ma 33 konkursy. No, można by o nich dużo mówić, o tych tutaj samicach. Powiem szczerze, to jest, jakby to patrząc na to, 4 lata ciężkiej selekcji i zostało z 30 samic 10. Tu jest gołębnik stary, taki stary, jak to się mówi, w starym gołębniku lotowym myśmy są teraz. Ale mam akurat najlepszego gołębia, jakby to powiedzieć, no chyba najlepszego gołębia, jakiego dochowałem się, bo miałem olimpijczyka, ale to był młody gołąb, a ten gołąb jest dorosły i zawsze mówię, że dorosły mnie bardziej interesuje niż młody. Był drugim w Polsce kategorii A, ale to, że leciał kategorii A, to nie znaczy, że jest gołąb szybki, tylko na krótkie loty. Bo potrafił wygrać z pincetki, jako drugi na 30 kilka tysięcy był drugim gołębiem i rocznym na okręg. Z listy ze startu wspólnego na liście wspólnej. To już powiem, to jest nie lada wyczyn. W tamtym roku i potrafił wygrać z pincet, i potrafił wygrać ze 100. Mo za 2 lata 12 dyplomów. Nic nie trzeba mówić, jak gołąb wygląda, bo to widać w rękach, jak jest ułożony. Miał najwyższą notę z gołębi lotowych na wystawie ogólnopolskiej. To, że był drugim w Polsce, miał 92,50 wynik za standard. To powiem szczerze tak, nie znam się na gołębiach, jak ja to zawsze mówię, ale jak go bierę w rękę, to zawsze mówię, takie bym chciał mieć gołębie jak on. Jednakowej budowy jest całego roku. Jest jednakowej masy, ktoś powie, że jest on ma cały czas mięsień, ma klatę cały czas. Wywodzi się to z krzyżówki wiosna, handerek, hirn i czaska. I to te, co mam 4 linie, z tych 4 linii się wywodzi. Nie ma tu akurat w Lomansów, ale te 4 takie gołębie, takie bazowe gołębie, może najmniej tam bazowo jest czaskowa linia, ale tu też jest, można powiedzieć, hirn, wiosna i handerka tam 25% i 25% czaski jest. To takie gołębie, powiem szczerze, no mocny gołąb jest. I to jest to, że zamutka miał 5 na 5, za rocznika miał ino 5 konkursów, ale w tym miał dyplom zrobiony. Tak, i zamutka miał dyplom i no to taki dyplom, co był drugi na tyle tysięcy gołębi, to tylko są takie loty w okręgu bielskim, w okręgu krakowskim i może gdzieniegdzie w Tarnowskim, czy gdzieś tam jeszcze takie mają wspólne starty, ale takich okręgów można policzyć w Polsce na palcach, co mają start wspólny przez, jak to się mówi, miesiąc czasu. To chyba ino okręg bielsko i okręg Kraków leci miesiąc czasu pincetki, bo chyba w Polsce takiego okręgu nie ma. Mają wszędzie przeplatane. I mówię, żeby on rocznik został, to musi przejść ten cały program. No naprawdę super gołąb. Super gołąb. Był wystawiony w kategorii A. No akurat tak mi się umyślało, że pójdzie w A. Miał 31 konficent, ale naprawdę. Nie wiem, co w tym roku będzie, bo akurat to nie jest jego gołębnik. Był w tamtym wcześniejszym gołębniku. Jest tu przełożony, ma tą samą celę. Akurat ma 3 cele. Taki mięsień. Jego cechą to jest przede wszystkim odcięcie basa, jak ja to mówię, ale naprawdę jest na Gabiego van den Abele tak podany gołębi, że dziadek, znaczy się ojciec 965 wywodzi się też z gołębi van den Abele, razy Florizone, a matka jest bardzo blisko van den Abele. I powiem szczerze, no super gołąb. Super gołąb. Zawsze mnie to ciekawiło, ja żem zajrzał do wiosny, z czego leciały te gołębie. I tam był dziki. 10-13 na dalekie loty, ciężkie loty. I ja zawsze tylko te gołębie chciałem. Nie interesowałem je inne. Mówię, te gołębie mnie interesują. Z van den Abele tam mu się pokazywały gołębie, bo on tam sprowadzał wcześniej. No to też takie gołębie, no nie oryginały, bo
i to były dawne, tak jak Piotr miał tą samicę, to był gołąb, można powiedzieć, co takich już dzisiaj nie kupi się. Ale tu jest jeszcze gołąb taki, od wiosny wywodzi się, tak wygląda gołąb pocztowy. Zawsze jak komuś pokazuję, to mówię, a będziesz miał takie gołębie, to będziesz miał hodowlę porządną. Nic nie trzeba dużo. On ma za 2 lata 20 konkursów. W tym roku miał wyrwany ogon przez jastrzębia i 4 niedziele go ominęły, a zrobił 9. Czuję, że jakby był 13 razy w koszu, to 13 konkursów by zrobił. Matka jego to jest wnuczka kolonela. U wiosny była samica 7 lat. Matka jego nie była wykorzystana. Ja on się pożyczył na jedne jajka samice i powiem szczerze, jak były te kolonela, dzieci były na topie, na takiej fazie, na pipie, kupywały je to Chińczyki. Jak ja żebym powiedział wiośnie, że tam samicę mam i sprawdził do rodowodu, to za głowę się chycili. A ja w jednym roku uciągłem mutki, nic za mutka nie leciały, nic. Za rocznioka coś tam się pokazywały, ale za 2 lata zaufałem im, no i robiły. Zrobiły 11 konkursów, 3 razy 750, 730 i w tym roku był 2 razy. 2 razy był na 700 i 2 razy zrobił 700. I on wydaje się bardzo wielki, gołąb w ręce, taki mocny ten, a jest woże 2 deko. No skór, jak to się mówi, pióra, same pióra na nim i no widać jak gołąb, ale to gołąb robi sobie z wiekiem, jak to się mówi, lecenia, nie? One się układają i one za mutka nie są tak rewelacyjne, takie fajne w ręce. Są duże, fajne już, ale nie jest to takie do końca, jak ma być.